to jak się do współpracy ugadujemy? No, co proponujesz? Co możemy zrobić? Rozmawiałem wczoraj wieczorem z Janą na tym, tak? Mówi, że jeżeli wysyła kurwa, co ja robię w komitecie, inne rzeczy. A to ja jej, o ile ja temu jej robiłem. Ale to... Bo na stare SMS. Ona nie wiedziała, że na Facebooku rozmawialiśmy w tym, bo mówię ci, że nie rozmawiamy. Ja wczoraj jej mówię, słuchaj, ja pojechałem, żebyś miała świadomość porozmawiać na ustawie, żeby przekonać, bo nie będę siedział bezczynnie dalej w tym temacie, bo mnie to wkurza, że się tu niewiele dzieje. To jej wysyłam, o ile to ja mówię, co ja robię, uważaj, co ja robię, tak, no wiesz, więc ja przed... Rozmawialiśmy o tym, nie mówię chyba, słuchaj, wydaje mi się, że da się przekonać, nie ma w tobie złośliwości na zasadzie, bo, no bo co, bo tak mi się wydaje. Bym się drugi raz spotkał, jakbym coś... Nie, spotkać to się każdy może wiedzieć, ja znam dziennikarzy, którzy się spotykają i dzwonią cię przy telefonie, są bardzo mili, a potem na spotkaniu na 5 minut na lotnisku ci zadają tak durne pytanie, że jakbyś przez telefon, to już byś się z nimi nie spotkał, wiem. Nie, bo taka praca dziennikarska, bo ty wiesz, ale... Mnie zależy na tym, żeby ten projekt po prostu, żeby to ludzie widzieli, że według mnie to było źle zakomunikowane i to wszystko się spieprzyło i ludzie się straszą. Tak naprawdę było. No więc... Dobra, a ktoś w komitecie w tym momencie odpowiada za tak, te rzeczy? Tak, może ci dzielam wysłać. Ale nie. Dyrektor biura. Nie, za te kwestie marketingowe teraz. Nie. Nie ma nikogo. A Łukasz Modarski? Robi chyba wszystko, co w tym też. Takie wsparcie dla niego by było. Taka współpraca z nim ścisła. No dobra, to możemy coś takiego i co to przemyślałem, jakby to miało mniej więcej wyglądać. No na pewno trzeba rzucić te ulotki. Ja bym jeszcze poszedł w te gazety, co wczoraj mówiłem, bo to jest naprawdę bardzo niski koszt, aby zarzucić Kraków tym. Rozdać na z głównej to tak, 7 rond skrzyżowań. Oni mogą zrobić materiał kasy, trzeba to po prostu bardzo opracować. Fajny, przyjemny materiał, luźny, przede wszystkim luźny. Bo oni tworzą bardzo specjalistyczne, a trzeba luźne materiały w tym wszystkim opracowywać. To jest, mówię, rozwinięcie to już za dużo informacji tu jest tak naprawdę. No tak, bo to jest tak bardziej... Do rzeczy, tak, ale w tym... No do ulotki to jest tyle maksymalnie. Granie infografikami. To jest wrzucone na stronie trzech wersji. Tak. Wrzucone rozwinięcia. Rozwinięcia. A tutaj jest jasno i klarownie jakoś napisane, jak to wygląda. Ktoś kurwa napisał po kolei ile co, że to są igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie i że to i to wchodzi, że to przecież nie jest tylko 2 tygodnie, tylko tak naprawdę 4. I do tego informacja o ilości transmisji dziennikarzy możliwych i w ogóle. Wiesz, no. Wow. No sorry, nie wiedział tego, że to jest tak niewielkie ta kwota w porównaniu do tego, co krzyczą ludzi od każdego zapytaną osobę na miejscu. Ile kosztują igrzyska, to powie, jak powie, że wiele, to około 20 baniek, to nie ma tego, nie? To oni mieli te dane, czy dopiero siedli na tym? Musieli zebrać pewnie. Wczoraj chyba pracowali dość intensywnie po tym wszystkim. Po naszej rozmowie, po tym wszystkim, ja bym chciał do rana chciałbym takie coś się dowiedzieć. No, chcę to mieć kurwa na kartce papieru rozpisane widzenie. I myślę, że bo już jeszcze o 11 w nocy coś tam do mnie zajmowali. Miałem to dostać na godzinę 9 rano. I nie mogłem być w domu, bo nie było. No, nie no. Dochodzi, bo coś tam. Aż zacząłem myśleć, że chyba kurwa. No, ja jeszcze tutaj... szczerze, to jak ci pisałem, bo jeszcze dzieci, jeszcze coś tam, to wczoraj była 16:31, wsiadłem do samochodu, zobaczyłem godzinę. Żeśmy rozmawiali 16:31, a przeszkolenie o 17:00 zamknięte. 15 minut. Ja nie wiedziałem, że na 2 godziny przeleciało. To prawie 2,5 było. No, tak ja tego nie zauważyłem. Ja chcę budzić. Nie, no to dobrze się gadało, no to dlatego. Ja bym się kurwa przestraszył, niech jadę do mojego domu. Wszystko zamknięte. Szukałem telefonu, numeru telefonu do przedszkola, żeby zadzwonić, żeby prosić, żeby pani się nie denerwowała, bo za chwilę będzie dzwoniła mi do jazdy, gdzieś tam, znajdzie numer telefonu i będę jaja. Że jakbyś tak zapomniał o tym dać. Dobra, no ładnie to... Kwestia ładnie napisania, przede wszystkim na tą stronę, na stronę internetową też pisania tekstów. Mm-hmm. Okej, co z social mediami? Bo to trzeba by było grać infografikami, czyli jakiś grafik, nie drogi, tylko jakaś osoba, która... Ja mam jednego gościa, z którym mógłbym współpracować. Mm-hmm. No powiedział, że jest mi w stanie to zrobić na najbliższy miesiąc czy półtora i jest w stanie się do tego. No i tak, że na bieżąco, szczególnie koło godziny 20 siedzieć przed tym, wtedy kiedy najwięcej ludzi pisze. Komunikacja, że do godziny, żeby na przykład na komentarz było obowiązkowo odpisane, coś takiego. Infografikami grać, tak jak kancelaria premiera też gra tymi infografikami.
No i tak to robić, no bo inaczej się nie da. No, znaczy, no kwoty, które można ładnie pokazać i porównaj na przykład z Sochi. W Sochi tyle, my chcemy wydać tyle. No, to już jest porównanie jakieś. Ciemne jakieś tło, jakieś, albo jakieś kremowe, to zależy od tego, jak wybrać kolorystykę komitetu. I na tym jechać. Obrazek, piktogram jasny. Ten róż może, bo ten niebieski. No, to są ładne. Ale to różne, żeby taki właśnie, taki malinie, taki, żeby po prostu to grać tym wszystkim. Na przykład wioska, obsługa wioski olimpijskiej, na przykład taka i taka kwota i napisać, że pochodzi z rządu. Albo budowa na przykład. A później kolejne, na przykład bloki jakieś zrobić. Grafikę bloku, wszystko to jest dostępne w internecie. Napisać, że zostaną przekształcone na mieszkania komunalne. 3000 miejsc noclegowych, bo tak naprawdę tyle jest na ile mieszkań. A na przykład można jeszcze podać gdzieś informację, w Krakowie w tym momencie jest tyle i tyle mieszkań komunalnych. Oto będzie wzrost o tyle i tyle procent. Oto zostanie, z tego miasta się przestrzega i za te pieniądze może zbudować, zrobić nie wiem co. To jest miasta sprawa, trudno mi za nich mówić, ale no. No i trzeba to punktować, że pieniądze idą rządowe, na przykład na wioskę, a nie miejskie. Nawet kwestia, bo tam chyba jest miejskie, to nawet. To na... W dużej części, ale nie wszystko. No, ale no to... Część tam kupić chyba 50 milionów, to ile, ale nie wiem. No. Cały się zgubił, już nic pewnego, nie wiem na ten temat. Dobra, to kiedy byśmy mieli coś zacząć współpracować? Już. Jak ty widzisz? No dobra, od jutra. No, bo dzisiaj jeszcze muszę... To, co mógłbyś jakby się ogarnąć w tym temacie, no. Nie ruszyć na temat, żeby się to pojawiło na Onecie, tam gdzie macie siłę radzenia, tylko z pozytywnym komunikatem, nagłówkiem, że igrzyska w Krakowie wcale nie kosztują tyle. No. Nie kosztują 21 miliard, bo to bzdura. No, że obalamy mity na przykład, coś takiego. A jak z innymi dziennikarzami? Rozmawialiście jakoś? Nic. No, jak mówię, to był pierwszy wczoraj. Nikt nic na ten temat nie wie, nie ten... Ja postanowiłem się na tym, żeby jeszcze poruszyć kilku blogerów, ale jeszcze nikim się nie spotkałem, nic nie robiłem na ten temat. Kilku pozytywnych zrobić, kominek i inne rzeczy. A to już musicie płacić, bo to już kosztuje. No, on za wszystko. Musimy się umowę z jakoś. Wiem, ale nie spotkałem się jeszcze z nim. No. Wydaje mi się, że z niektórymi ludźmi, no, rozmawiałem wczoraj, rozmawiałem z Tomaszem Zimowem wczoraj wieczorem jeszcze. Tam wiem na ten temat, bo on jakby kwestię wspiera i może się do tego tematu włączyć. Znaczy obiecał już to kiedyś, jak mi się rządzi, a ja wczoraj mu się przypomniałem, żeby wiesz, globalnie pozytywny artykuł na ten temat z jego strony pojawiły. No. To by było już o wiele większe wsparcie. No więc umówił się, że w piątek z Jagmi się jakoś zmówi, coś może się będzie. Na razie tego czasu się nic nie dzieje, nikt inny nie ma tego tematu, nikt inny o tym nie wie, czy to nie. Dobra, pomysł, rozumiem, że to by miałeś tak, u nas, u mnie na Love Kraków, na temat Onet, tak by było, żeby... No żeby to przestrzeliło po prostu informację, no bo to ma siłę wtedy rażenia. Dobra, i na stronę komitetu to pisać te infografiki plus kwestia opracowania jakiejś ulotki, pomyślenia na tą gazetkę. Mm-hmm. No bo trochę pracy jest w tym wszystkim. Ja to widzisz. No dobra, jak to finansowo? Wynagrodzenie. No jak widzisz, to ja to ile? Półtora miesiąca plus te social media to muszę dać dla gościa minimum 2000. Około 15. Wiadomo, kwestia grafik, to wszystko wchodzi. No tak, myślę, że muszę iść do biura, bo to nie moje pieniądze. Wiesz? No wiem. Jak oni to mogą zrobić, jak oni to mogą zlecić? No kwestia... Kwestia zlecenia. Nie, umowy po prostu o dzieło. No jak będzie umowa o dzieło w tym wszystkim, to tak nie mogą publicznić tego bez mojej zgody. No, bo umowy akurat, no tak jest. No to tak myślę, że trzeba by było zrobić. I tu nie ma się, no tak, to jest niewielki koszt po całości, a na przygotowanie tego nie zarobię tam. Po prostu na przygotowanie, opracowanie materiałów, grafik, innych rzeczy. Bo nie tyle jest zakupowane, nie ma siły. Dobra, już to będę musiał dzisiaj pisać, bo do tego jest jak się wróci. Dobra, możemy się tak umówić, że możesz z tego przygotować, stworzyć jeden artykuł, który rzucisz tam jakby na Love Kraków, nie wiem, gdzieś jutro, pojutrze? Jutro albo pojutrze, bo jeszcze muszę, wiadomo, komentarze zebrać do Urzędu Miasta, czy skoro, żeby było podkładka, była, żeby to jakoś wyglądało. Więc jak potrzebujesz to w oryginale, RD Long Kraków 22, może ci wysłać. Tak? Na maila, bo rozmawiam. No, bo będzie mi łatwiej. To było mi... Nie, że ja ci kartkę przyjmę, bo to przerzucić z komitetu, żeby miał podkładkę, że to nie jest z nieba wzięte.
Ja... R. DeLong, mam jakieś długo? Nie, 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 On to wysłał zwrota, nie, wiesz, z listą tytułu, ale możesz do niego napisać. Nie, to sorry, ja zmienię. Bądź mi tam numer telefonu. Nie wiem, jak on ma napisać. Napisał mi jakąś zwrota, nie, ale z tą kontrolą, bo nie chciało to od 9 rano czekać na to. Oni się zgodzą na to, co tam był? Dobra, no to później ta kwestia tego, żeby oficjalnie to poszło od nich. No ja zadzwonię, powiem, jak to maila. A to jakiś ten... A tak otworzyłem jakiś krak w kuali. A to jest dobre, czy nie? A, no takie pieprzenie bez niczego. Nie wiem, mówię, ja to co zrobię? Pojadę do, porozmawiam na ten temat z tym, zadzwonię do Jadny, powiem jak to widzi, bo to nie moja w żaden sposób, ja nie decyduję co do tego, ja tylko staram się pomóc w tym, żeby to się jakoś normalnie kręciło. Normalnie zadziałało. Co do materiału, na pewno przygotuję te trzy. No nie wszystko. Co do innych rzeczy, to ten panu powiem, bo to ja nie podejmuję tej decyzji do tego finansów. No bo nie wiedzą, ile mają, ile co. Halo? Halo? Możesz podać mi maila do siebie, tego komu jakiego... Ja nie rozumiem, co mówię. Jakbyś mi maila dał tego twojego, bo nie wiem, jaki jest na kratu2022.org. Rafał, daj mi maila do siebie. R.Dylag. No, krat. Ale nie wrota, nie chcę wrota, chcę komitetu konkursowego. Jezu, halo, słyszysz mnie? A co z tym mailem komitetu jest? Nie działa? Halo. A co, mail komitetu konkursowego nie działa? Czyli krachu 2022? No. No. Dobra. No to już podam. PayPal. Nie słyszę. R.Dylag. Tu jest kropka, prywatny to jest Rotonet, R.Dylag, małpa kraku, tu 2022. Tu możesz napisać, no. Że prosisz o materiały. O, tak, po prostu organizuj. No, żeby było. Już to co, ma no pozostaje nic innego. To ty pogadaj z nim. Na zasadzie, żeby jakoś to robili. Żeby skorzystać z tym, no bo... Tylko nie możecie mówić, że ja tutaj w komitecie i jeszcze portal, no. Żeby to nie wyszło jakoś. To znaczy jak? No wiesz, że dziennikarze zaraz mi nie mówili, że pracuję w komitecie. No jak będzie Dylan wiedział, na przykład Patrycja, no to wystarczy, no to... Nie, no nie, to jak będzie umowa podpisania, wszystkie to wszyscy wiedzą. Zarząd, księgowość, pani pracująca, to nie ma tak, no nie da się tak, żeby... Ale wiedział. No to oni mogą wiedzieć, no to przecież... Ja nie wiem, jak tam jest, no 14 tysięcy euro mają prawo przetargu, w przypadku zleceń. Mogą chyba po prostu... Bez przetargu. Tak. Po tym, że jest to kwota jakaś... To tak zwanej z wolnej ręki jest. Z wolnej ręki, bo zakres pracy tyle i już. No i to jest zwykła umowa. No normalnie wiecie do tego, no kogo mają, więc chyba złapanki, kogoś to potrafi cokolwiek napisać i tyle.
dobra, idę to przebić w tamtym kierunku, żeby to jakoś zrobić. To, co na pewno zrobię, to dostaniesz przy ode mnie takie dokumenty, w sensie od komitetu, no, żeby to żebyś było. Mógł sobie zrobić tego trzy przynajmniej porządne artykuły, a ja będę namawiał do tego... A ty tu z artykuł z tego? No, nie wiem. Dla mnie to jest to. To jest najważniejsze. Ale najważniejsze w tym jest, żeby było nie 21 milionów, żeby było na tym, że nie kosztuje... No, nie 27... Jakość koszt miasta jest taki. Żeby obalać też to była świadomość. No, bo to... A ile oni mają w ogóle na kampanię reklamową, tak jakby teraz co chcieli? Ile tak mogą przeznaczyć? Nie mam wiele pojęcia. Nie wiem. 100, 150, 300, nie wiadomo ile. Wiem, że jedna mówiła, że 50 tysięcy... Bo rozmawialiśmy o tych lokach, ja mogę wykupić DLG i inne rzeczy. No, no to była... Do tej kwoty przekonałem, nie? Żeby ten... Ale myślę, że to jest, wiesz, kwestia merytorycznego uzasadnienia tego. No, no, ja jej powiedziałem, słuchajcie, albo teraz... Albo zakupicie wszystko. Albo zakupicie wszystko. Co wolicie? Dzisiaj to nie zrobić, nie wydać, oddać pieniądze, co zostanie na końcu kilka roku czy dwa lata stracić pracę na tym temacie, czy wydać nawet coś, na zasadzie takiej, żeby zadziałać, pokazać, spróbować zmienić, a potem jak nie będziecie mieli, to się gdzieś te pieniądze znajdzie. A później już będzie łatwiej, jak już będzie. Mówię gdzieś, są sponsorzy. Przecież jeszcze jak niezależnie od całego cyklu prowadziła rozmowy ze sponsorami, bardzo bogatymi ludźmi w Polsce. I jest taka osoba, która powiedziała, że wesprze ten projekt, ale musi być do drugiego etapu. I ona wesprze. Pewnie Kulcie to na przykład powiedział. Naturalnie. No, bo on to wie. To jest taka sprawa. Jak my tutaj rozmawiacie, to prokowakujcie jego i kurwa na samolotem. Rozumiesz? Ja bym w ciężkim szoku. Dowiedziała się o 15 w koniec niedzielę, a dzień wcześniej z Kulcikiem w Sofii cały dzień rozmawiała, z jego córką, z nim na ten temat, że się za niego odpowiedzi. I kurwa o 15 się o tym dowiedziała w niedzielę. Była konsternacja, jak wrócić, bo nie ma było możliwości jakkolwiek lotem czegokolwiek. O 11 rano odbierał mnie w poniedziałek na lotnisku, kurwa, prywatnym jetstreamem, czy ja nie jetstreamem. No, kurwa, mały no, taki ścigaczem przyleciała, posadzili ją na tym i skuczy z powrotem odleciał do Sofii. Rozumiem, jak ktoś miał gest? Mieli dużo czasu na pogadanie na ten temat, żeby się zaangażować poważnie. Kulczyk powiedział, że on widzi w tym temacie jakby dla Polski swojej, jego potencjał i dla niego będzie 30 baniek na cokolwiek. A wizerunkowo naprawdę. Świetnie. Po drodze z PKOL-em, bo jest przecież on jest, ten inwestment jest po drodze z PKOL-em. To też już kiedyś przerobiła, mówię ci. Tylko to nieoficjalnie. Kurwa, nie? Bomba, nie? Ale to... No bo nie, bo to nie jest fajne. Dlatego nie mówię, bo dziennikarzom niezależnie. Wali mi lepiej napisać, że kosztuje 27 miliardów. A nie to. A to trzeba pokazać Krakowowi ludziom. Spróbuję to może w tym temacie, żeby przekonać ich na współpracę tylko do tego. Będę jutro znał stanowisko co do... Albo dziś pewnie, tylko wieczorem jak porozmawiam na ten temat, jak nam chodzi, ona jest ostrożna strasznie w temacie. Oni już są tak pytani przesiąknięci. Takie nawyki mają, takie dopierdalania z siekierą najlepiej, żeby podejść. No oni też mają strategię, dostają od wydawcy obowiązek napisania tego i tego z taką tezą. Ale zmieniło się to, widzisz, że jakimś kurwa cudem polityka napisała artykuł, który jest kurwa naprawdę ładny, bardzo ładny i pozytywny. Poza tam jedną wypowiedzią siostry, którą Anity. No to całkiem się to naprawdę podoba w ciężkim szoku. Może sobie wyobrazić, że byłem przygotowany na picie, po prostu życie jeszcze gorsze niż instynktowe życie. Po tym, co dzwoni zaskoczeni ludzie, że ta pora nie chodzi fotografię i dyskutuje. No tak słyszałem takie rzeczy, no kurwa sparaliżowała nas taką tematem, no ciekawe, kto tym razem zabił sobie pan. No, kogo to tak bardzo boli, że to spierdolę? Bo kogoś to tak naprawdę bardzo boli. Kogoś naprawdę to tak bardzo boli, że ona ma taką siłę przebicia, że tak powiem, ma w krótkim politycznym życiu tutaj. Tak, bo nas bardzo krótko. A, wszystko.
A inni wyjadacze? A inni wyjadacze, kurczę, tak naprawdę, po prostu gryzą paznokcie, a ty tu śmiechają się, bo muszą. No tak, jak widziałeś, powiem sobie wczoraj na komputerze, to jest zapisane. No potem mnie to widziałem, co oni sobie opisał na to na tych mediach, napisałem mu mail. No, jedynie wszyscy robią sobie tu pochłon, na wszelki wypadek. Każdy coś, bo ja coś, no to ja przecież mówiłem, albo miałem ten, bo ja nie wiem, ale szybko. Nikt się nie podłoży na statystykę, ja jestem pewny. No, 100% no. Popieram, jestem serce z tymi. Tylko ja mam. Bo ona tak zrobi, ona tak powie, ale pójdzie i z kimś działa, to działa na sobie, takie, że będzie za tą osobą stała z murem, bo a ci tak. A ci się to wszyscy, jak jest fajnie, gdybyście pisali sobie tak fajnie, to wszyscy będą się tak fajnie. Ale jak coś, no to ja rozważnie i inne rzeczy, nie używam tego, to jest polityka. No. To jest niestety chyba takie ważne, że ja nie dam z tego, ale wiesz. O, ja za chwilę do niego maila wysyłam, z prośbą, też na Radę Miasta. Zobaczcie, co tam się dzieje. Tak mi się szczerze.